Całość, to wstań. Wstajemy. Baczność. Poczuć sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić. Baczność do hymnu. Drodzy nauczyciele, kochane dzieci, szanowni rodzice, dzisiaj według tradycji od 243 lat spotykamy się, aby wspólnie świętować dwie uroczystości, które są ściśle ze sobą związane. Jedna z nich to 243. rocznica uchwalenia takiego ważnego ministerstwa. Ministerstwa edukacji, byśmy powiedzieli współczesnym językiem. Była to Komisja Edukacji. Król Stanisław August Poniatowski złożył wniosek o to, żeby powstała taka jednostka, która będzie mówić o tym, będzie pracować nad tym, jak uczyć dzieci. I wtedy, właśnie tak dawno temu, bo w XVIII wieku, powstały pierwsze kolegia nauczycielskie, w których kształcili się nauczyciele. I mimo, że historia naszego narodu nie oszczędzała, bo na 123 lata trzeba było takiego przykrego zdarzenia, że Polska zniknęła z mapy Europy, to ci nauczyciele, właśnie wykształceni w tych kolegiach nauczycielskich, przekazywali swoją wiedzę uczniom, ci następnym uczniom i w ten sposób Polacy uczyli się patriotyzmu, uczyli się polskiej mowy, uczyli się jak być Polakiem. Tego wszystkiego uczą Was nauczyciele naszej szkoły. Dlatego w dniu nauczyciela, w dniu Państwa Święta, składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzę, aby trud codziennych zmagań był nagrodzony w postaci sukcesów uczniów. Abyście osiągali zakładane sobie cele, aby Wasze marzenia się spełniały. W tym szczególnym dniu spotykamy się również po to, żeby składając sobie życzenia, pogratulować tym, których praca w tym minionym roku była szczególnie wyróżniająca, których uczniowie uzyskali najwyższe wyniki w sprawdzianach, którzy otrzymali nagrody w konkursach na szczeblu województwa, powiatu, którzy wdrażali programy, a wśród nich był taki jeden program, który szczególnie jednoczył całą społeczność szkolną. Był to program Bezpieczna Plus. Realizacja tego zadania sprawiła, że nasza szkoła została nagrodzona certyfikatem, który nosi tytuł Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń. Dlatego możemy śmiało stwierdzić, my, nauczyciele, że w naszej szkole
czujecie się bezpiecznie. Taka była ocena zewnętrznych egzaminatorów, zewnętrznego jury, które nas oceniało. Tradycją jest, że w tym szczególnym dniu dawane są nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi nagrody. W naszej szkole mamy nagrodzonych wielu nauczycieli, bo to jest bardzo dobre i bardzo pracowite grono nauczycielskie, które ze wszech miar wkłada dużo serca w to, żeby kształcić wasze charaktery, żeby przekazywać wam wiedzę, żeby uczyć was, jak żyć z ludźmi i światem. Dlatego chciałam serdeczne gratulacje złożyć dwóm paniom w imieniu swoim, rodziców i nas wszystkich tu zgromadzonych. Te panie wczoraj odebrały nagrodę z rąk pana burmistrza Romualda Zawodnika. Jest to pani Sylwia Gałek i pani Mariola Szwankowska. Serdecznie panią gratuluję. Proszę do siebie panią Beatę Jasikowicz. Jak wiecie, pani Beata Jasikowicz jest wicedyrektorem, czyli dyrektorem. Takim dyrektorem, który jest najbliżej nauczyciela, najbliżej was. Monitoruje i nadzoruje pracę pedagogiczną. To pani Beaty zasługi w tym, że nasza szkoła jest najlepszą ze szkół, jeśli chodzi o wynik sprawdzianu szóstoklasisty. Mamy wynik najwyższy. To nasza szkoła ma laureata i finalistę. To wynik właśnie również pani pracy. Za tę pracę pani bardzo dziękuję i życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej. Myślę, że to będzie nieustająca droga, którą pani będzie podążała. Serdecznie dziękuję za współpracę i za umiejętność jednoczenia nauczycieli do wspólnych działań. Przynosi najwyższe i najlepsze efekty. Dlatego poproszę panią Beatę Jaśkiewicz, abyśmy mogli wspólnie wyręczyć w tym roku nagrody wyróżniającym się w roku 2015-2016 nauczyciel. Ktoś zapyta, dlaczego ci? Pewnie nagrody chciałoby się dać wszystkim, bo wszyscy na nie zasłużyli. Niemniej taki jest już zwyczaj i taka tradycja, że ci, którzy w danym roku mieli sukcesy uczniów, których uczniowie zyskali najwyższe wyróżnienia w województwie, w powiecie, czy też w mieście, w konkursach przedmiotowych, którzy na terenie tej szkoły podejmowali działania, które promowały naszą szkołę w środowisku lokalnym, którzy włączyli się w działania wychowawcze i dzięki którym nasza szkoła jest szkołą przyjazną uczniowi. Właśnie dzisiaj zostaną przez nas nagrodzeni. Serdecznie zapraszamy następujących państwa. Zapraszam panią Renatę Banaś, pana Marka, panią Lidię Żydowską, panią Agatę Krusz, panią Anetę Golisz, panią Ewę Januszewską, panią Dorotę Kacę, panią Joannę Reklik, panią Annę Kuczmerę, panią Dorotę Pisowską, panią Jolantę Mecher, panią Małgorzatę Kmielnicką, panią Renatę Szewczyk, panią Annę Rudkowską, pana Michała Warchowa. Panie Michale, proszę przekazać już ten aparat kolegom. Tutaj myślę, że pan Jacek sobie z tym świetnie poradzi. Bardzo proszę o pomoc.
Proszę panią Irminę Wron. No to dzieci kochane, co należy teraz zrobić?
Ogromne brawa. Wśród nas są rodzice naszych uczniów. Dziękuję Państwu za współpracę, za to, że w każdej sytuacji jesteście z nami, za to, że pomagacie nam wychowywać, współwychowywać z Wami Wasze dzieci, za to, że wykazujecie wiele serca i zrozumienia dla naszych codziennych działań. Zapraszam Panią Monikę o zabranie głosu. Najserdeczniejsze życzenia. Życzę Państwu dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia dzisiaj wszystkim i proszę wszystkich o powstanie. Przekazuję już głos panu Jeszcze. Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić. Uśmiech, kiedy dzwonek do klas woła rano. I nie wierszy.
ładne, łatwe, mówione z pamięci, lecz do pracy zapał szczery i najlepsze chęci. Nie wiązanka kwiatów nawet, no i srebrny ten papierek, ale miłość nasza najprawdziwsza dla was dziś, kochani. Dobry uśmiech, szczery zapał, miłość niekłamana, to kwiat, wierszyk i laurka dla was dzisiaj. Przyznamy wszyscy, gdy przypomnimy sobie nasze szkolne sprawy i sprawki. Zobaczmy zatem, jak wygląda codzienna praca nauczyciela i co się dzieje w pokoju nauczycielskim, w klasach na lekcjach oraz w szkolnym korytarzu. Bo tym nas nie zbawię.
przed lekcją pomarzę, pomarzę jeszcze o pisarskiej sławie. Ale może zanim osiągniesz tę sławę, sprawdź proszę, kto robi taką wrzawę. To dziś, pani dyrektor, nasi mi myślicy chcą zadać bugi-ugi, by umilić na ten dzień długi.
Wiecie, moja polonistka jest okej. To prawdziwa humanistka. Zawsze mówi, będzie z ciebie człowiek. A moja anglistka jest filozofką. Stale powtarza, wiem, że nic nie wiesz. Mój informatyk to jak rentgen. Słyszę od niego codziennie. Widzę, wiem, że nic nie wiesz. To nic jeszcze. Moja katechetka jest prorokiem. Dzisiaj powiedziała, i znów dostaniesz jedynkę. I dostałam. A ja dostałam dzisiaj jedynkę z przyrody. Chyba dlatego, że zawsze mówię szczerze. Bo kiedy pani zapytała mnie, gdzie leży Kuba, to odpowiedziała, w domu proszę pani, ma grypę.
będzie, jak przestaniesz marzyć i weźmiesz się w końcu za naukę. Bo tylko dzięki systematycznej pracy możesz zostać Mozartem albo Einsteinem. Ale przecież obchodzimy dzisiaj święto radosne i piękne. Te piosenki i te słowa są dla Państwa prezentem. Nauczyli mnie mnóstwa mądrości, logarytmów, wzorów i formułek, z kwadracików, trójkącików i kółek. Nauczyli mnie nieskończoności, rozprawiali o cudach przyrody. Oglądałem różne tajemnice, w jednym szkiełku życie w kropli wody, w innym zaś kanały na księżycu. Wielopłynna pełnione lody to o bursztynie, gdy się go wyciera. Wiem, że ciało zanurzone w wodę traci tyle, ile etcetera. Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli słońce świeci, gdy u nas jest ciemno. Różne rzeczy do głowy mi wpuli, tu ma inni nauką daremną. Thank you.
poproszę jeszcze może raz o refren. Chodźcie, dzieci, jeszcze. Chodźcie troszeczkę. I to były wasze najpiękniejsze życzenia, jakie złożyliście naszym wszystkim nauczycielom. Tak? Proszę jeszcze raz. I wszyscy śpiewacie razem z wykonawcą. Nasza uroczystość dobiega końca. Nie może zakończyć się bez takiej pieśni, którą śpiewamy w chwilach szczególnie uroczystych. Dlatego poproszę was wszystkich o powstanie. Całość, baczność. Do, chybuż, dobra.